na weekend mamy, proszę Państwa, zwiedzanie tutaj Instytutu Głuchoniemych po lewej stronie, jak się idzie do Sejmu. No i już, o, macie tyle tutaj z Placu Trzech Krzyży, bo co komu po uszach, prawda? No Jezus mówił też, co komu po oczach, tak? Ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Mówił to do faryzeuszy, do saduceuszy, którzy mieli tak wykrzywiony, zniewolony, zepsuty ten system, proszę Państwa, żydowski, że no, nie docierało. To, co Jezus mówił, nie docierało. Mało tego, że nie docierało, oni wzięli i zabili tego Jezusa. W końcu rzucili się na Niego, mieli dosyć tak tego, co Jezus wygadywał, bo żeby to oni żyli w prawdzie, to było witaminą dla nich, to, co mówi Jezus Chrystus. Ale że oni od lat mieli to wypaczone, no te dzisiejsze systemy są też takie zejkoślawe. Nie ma prawdy, nie ma. Bo ludzie są przyzwyczajeni, myślą, że jak tu jest linia mysia, to w kościołach jest prawda. Gdzie ta prawda jest? Czy oni czytają Biblię, czy czytają Pismo Święte? No właśnie, że nie czytają, a Kościół katolicki właściwie to jest fałszywym przyjacielem Biblii, fałszywym.